Tym razem interesują nas liczby trzycyfrowe w każdym z tych podpunktów. No to mamy pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tu mamy cyfrę jedności, cyfrę dziesiątek, no i cyfrę setek. No i my wiemy, że w zapisie nie pojawia się 0. No to jeżeli nie pojawi się 0, to może się pojawić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ewentualnie 9. No i teraz my także wiemy, że te cyfry będą mogły się powtarzać. Czyli jeżeli chodzi o cyfrę setek, to możemy ją wybrać na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 9 sposobów. Ale nawet jeżeli tutaj pojawi się na przykład jedynka, to nie oznacza, że tej jedynki nie może być tutaj, że ta jedynka nie może być cyfrą dziesiątek i w dodatku jeszcze cyfrą jedności. Czyli tak naprawdę na każdym z tych miejsc może stanąć każda z tych cyfr. Czyli tutaj mamy 9 razy 9 i także razy 9, czyli 9 do potęgi trzeciej, to będzie 81 razy 9, czyli 729. Jeżeli spojrzymy sobie na podpunkt B, to tutaj nie może się pojawić 0 ani 4. Znowu tworzymy liczbę trzycyfrową, to wypiszmy, które cyfry bierzemy pod uwagę. Jedynka może być, dwójka, trójka, czwórki w zapisie nie, czyli piątka, szóstka, siódemka, ósemka oraz dziewiątka. Skoro cyfry mogą się powtarzać, no to wybieramy z tego samego zestawu cyfry, które będą na miejscach setek, na miejscu setek, na miejscu dziesiątek oraz na miejscu jedności. Do wyboru mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cyfr, czyli mamy 8 razy 8 razy 8, czyli 64 razy 8. To sobie policzmy, czyli 512. Tutaj mamy odpowiedzi. No i teraz nie może być 0, 4 i 5. Ma być liczba trzycyfrowa. Mamy cyfrę setek, dziesiątek oraz jedności. Czyli jakie cyfry mamy do wyboru? No 0 nie może być. 1, 2, 3 tak, 4, 5 nie. Czyli 6, 7, 8 oraz 9. Czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cyfr. Czyli cyfrę setek możemy tutaj obstawić na 7 sposobów. Czyli mamy 7. Ale ponieważ cyfry mogą się powtarzać, no to znaczy, że cyfra dziesiątek też może być obsadzona na 7 możliwości, też może być wybrana na 7 sposobów i podobnie będzie z cyfrą jedności, czyli to będzie 7 razy 7, 49, no i 49 razy 7 to 343. No i podpunkt ostatni, tutaj nie może być czwórki i piątki. No i uwaga, jeżeli mamy teraz tak, liczbę trzycyfrową, nie wykorzystujemy czwórki oraz piątki, no to możemy wybrać 0, 1, 2, 3, czwórki, piątki nie, czyli 6, 7, 8 oraz 9. No to spójrzmy, tu będzie cyfra setek, cyfra dziesiątek i cyfra jedności. No to jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to co prawda my mamy do dyspozycji tyle cyfr, ale zera na początku zapisać nie można. No bo na przykład, jeżeli mamy liczbę 232 na przykład, to faktycznie będzie liczba trzycyfrowa. Cyfrą jedności jest dwójka, cyfrą dziesiątek trójka, cyfrą setek dwójka. Natomiast gdybyśmy zapisali taką liczbę, na przykład w ten sposób, to nie będzie liczba trzycyfrowa, to będzie po prostu 36. Czyli co prawda my do dyspozycji tutaj mamy 9 cyfr, ale żeby liczba była trzycyfrowa, to tutaj tego zera po prostu być nie może. Czyli na pierwszym miejscu my możemy sobie cyfrę setek wybrać na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7 sposobów. Może to zapiszmy. Tu może być jedynka, dwójka, trójka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, czyli mamy na 7 sposobów do wybrania cyfrę setek. Natomiast, ponieważ cyfry mogą się powtarzać, to nawet jeżeli tutaj pojawiła się jedna z tych cyfr, to nie oznacza, że tutaj się nie pojawi.
bo taka sytuacja jak najbardziej może zajść, a dodatkowo zarówno jako cyfra dziesiątek, jak i cyfra jedności może pojawić się 0, czyli czy tutaj do dyspozycji mamy te cyfry, czyli 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8 oraz 9, czyli 2, 4, 6, 8, czyli cyfrę dziesiątek możemy wybrać na 8 sposobów, no i jedności również. Czyli 7 razy 8 to 56 i 56 razy 8 to 448.